Juliusz Sabak, witam Państwa w skanerze Defense 24. Moim Państwa gościem jest dzisiaj generał brygady pilot Dariusz Wroński, były szef wojsk aeromobilnych. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Oczywiście w tej sytuacji trwającego konfliktu pierwszym naszym tematem będzie to, co się dzieje na Ukrainie. Przede wszystkim w Pana przypadku, jak widzi Pan sytuację w powietrzu, bo no tutaj dużo się dzieje, a informacje obu stron są takie mocno sprzeczne. Tak, sytuacja w powietrzu od pierwszych godzin konfliktu zaczęła nabierać się zdecydowanych i słusznych kierunków ze strony oczywiście przeciwnika i agresora, jakim jest Rosja. Panowanie w powietrzu stwarza dopiero dogodne warunki do prowadzenia operacji lądowej. Można powiedzieć, że Rosjanie wykonali taki książkowy manewr, spodziewając się, że rzeczywiście będzie łatwo, będzie prosto i przyjemnie. I w ciągu 2-3 dni, tak jak to wszyscy podają, operacja się zakończy i będzie wielki sukces. Otóż okazuje się, że operacja powietrzna, która została zainicjowana w pierwszego dnia, przyniosła bardzo zimny prysznic i nieoczekiwaną zmianę taktyki. To, z czym wyszli Rosjanie, czyli przy śmigłowcach uderzenia książkowe ze 100 metrów wysokości, z niekierowanych rakiet, z działka, okazały się bardzo tragiczne w skutkach. Zeszli oczywiście, jeśli chodzi o śmigłowce uderzeniowe, w tym wypadku śmigłowce Mi-24, K-52, zeszli do granicznych wysokości rzędu 10 metrów i po kilku dniach okazało się, że rzeczywiście i ta taktyka zaczęła mieć katastrofalne skutki, ponieważ nie spodziewali się tak dobrze przygotowanej obrony przeciwlotniczej ze strony Ukrainy. I to jest jak gdyby jeden czynnik i element, który był prysznicem dla rosyjskich lotników i ich dowódców. I drugim można powiedzieć, że równolegle jak gdyby do tego na tym wyższym piętrze samoloty, które wykonywały zadania i jako samoloty, w które używane były MiG-29 i wszystkie modele od Su-30 do Su-35 i w górę niestety musiały zrewidować swoją taktykę, ponieważ również kilka maszyn w pierwszych dosłownie dniach poszło do ziemi. No tak, tu też było widać takie troszkę zaniedbanie. Małe było i krótkie to przygotowanie, jeśli chodzi o nasycenie na przykład ataków powietrznych na te główne cele, na lotniska, na bazy. Widać, że nie udało się wyeliminować Rosjanom ukraińskiego lotnictwa, no i ono no, nie pozwoliło im w pełni kontrolować powietrza. To było widać chociażby po tym, że mimo, że czas mijał, to był czwarty, piąty dzień konfliktu, rosyjskie samoloty nadal latały bardzo nisko, bojąc się i obrony przeciwlotniczej, i wykrycia lotnictwa przeciwnika generalnie. No właśnie, zauważyliśmy w pierwszych dniach, warto się do tego wrócić, żeby mieć spojrzenie na obecną sytuację. W pierwszych dniach dało się zauważyć, że nie były atakowane rzeczywiście obiekty o znaczeniu strategicznym, same lotniska, które wydawałoby się, że w pierwszej kolejności będą likwidowane czy unieruchamiane. Świadczy to o tym, że chcieli całą infrastrukturę zachować w takim stanie, żeby później można było wejść z samolotami transportowymi, samoloty bojowe, a również aby mogły wysadzać zaopatrzenie, środki bojowe oraz ewentualnie potencjalne siły ludzkie, żołnierzy, którzy będą prowadzili dalej na ziemi operacje.
To chyba była tylko i wyłącznie taka przyczyna, dla których w pierwszych dniach nie likwidowano i nie wykonywano uderzeń na typowe lotniska, pasy startowe i całą infrastrukturę lotniczą. A zresztą daje się też tak zauważyć, że w pierwszych dniach bardzo oszczędzano inne obiekty o znaczeniu strategicznym, nie mówiąc już o rafineriach, czy nie mówiąc już o centrach przesyłowych energii i tak dalej. Celowo pominę tutaj elektrownie atomowe. Daje się zauważyć to, że przygotowani byliby na zupełnie inny scenariusz niż on się wydarzył w kolejnych dniach. Już od czwartego dnia ewidentnie było widać, że wszystko się jakoś dziwnie nie udaje. Czyli zmieniła się tak naprawdę zupełnie koncepcja tej operacji. To też widać chociażby po ostatnich atakach na przykład na składy paliwa w Żytomierzu. Czyli no, Rosjanie już jakby nie wierzą chyba w ten pewny sukces, czy też szybki sukces. No, zresztą myślę, że zimnym prysznicem też były nieudane operacje, chociażby słynna próba zdobycia lotniska w Hostomelu, gdzie w zasadzie, tak używając, że tak powiem, pana formy, książkowo przeprowadzono desant. Śmigłowce przeleciały nad wodami Dniepru i dotarły do lotniska na małej wysokości, wyrzuciły desant elitarnych jednostek i nie udało się zdobyć tego przyczółka, zrzucić tam desantu, wylądować ciężkim sprzętem. I widać tutaj, że armia ukraińska odrobiła lekcję, kiedy wcześniej wojska zarówno powietrzno-desantowe, jak i wojska aeromobilne, można tak to ująć, wykonywały zupełnie inne zadania i inaczej przygotowywały się. Myślę, że ogromną rolę odegrało tutaj przygotowanie tych wojsk i rozwój ich na Ukrainie poprzez naszą współpracę, między innymi polsko-brytyjsko-ukraińską, chociażby słynny kozacki step na poligonie Jaworowo i na polskich poligonach, gdzie wspólnie ćwiczyliśmy najnowocześniejsze sposoby utrzymania terenu oraz zdobywania przewagi w rejonie, w którym jest o szczególnym znaczeniu strategicznym. Oni widać, że tą lekcję bardzo solidnie odrobili. I dzięki temu udało się unieszkodliwić kilka właśnie prób desantu. Może nie wszystkie, bo kilka agresorowi Rosji udało się, chociażby dlatego, że mieli ogromne siły. Natomiast Ukraińcy świetnie zaskoczyli Rosjan uderzeniem dopiero wówczas, kiedy nastąpiło wyładowywanie desantu. To jest właśnie klasyka, ale bardzo trzeźwo i nerwowo wytrzymali, niszcząc dosłownie samoloty i śmigłowce, które podchodziły ze spieszeniem desantu już w obrębie lotniska na przykład. No tak, czyli w tym momencie, kiedy tak naprawdę pole manewru i też no, chociażby możliwość w ogóle manewrowania ze względu na minimalną prędkość, no, są w przypadku śmigłowca bardzo ograniczone. To jest ten tak, najbardziej to jest ten moment właśnie, kiedy praktycznie cały desant jest bezbronny, na dobrą sprawę, bo nie można strzelać w obawie, że desant już mamy. Są ludzie, są środki bojowe i osłona może być tylko i wyłącznie na zasadzie pierścienia zewnętrznego, a takowych po prostu nie mieli. No tak. Także no, widzimy z drugiej strony to, o czym ja myślę troszkę zapomina Polska w tej chwili, czyli to, że wojska aeromobilne i w ogóle śmigłowce stanowią bardzo istotny element operacji, no, nawet mimo tego, że przeciwnik dysponuje silną obroną przeciwlotniczą, bo można wykorzystać teren, bo można na własnym zapleczu szybko przerzucić siły, czyli wykorzystać tą manewrowość, żeby być we właściwym momencie, we właściwym miejscu. Właśnie, ta manewrowość jest kluczem, dlatego że
Do tej pory preferowane było jeszcze jakieś 10 do 15 lat wstecz posiadanie śmigłowców transportowych w Polsce i takich, które będą miały zdolność zabierania na pokład oraz transport w wyznaczone rejony. Bardzo dobrze się stało, że od 2016 roku zaczęliśmy zmieniać naszą koncepcję czy zapotrzebowanie na śmigłowce uderzeniowe w pierwszej kolejności, a dopiero później na śmigłowce wielozadaniowe, czyli nastąpiła ta zmiana optyki. I ona dzisiaj się potwierdza. Potwierdza się chociażby z tego względu, że śmigłowce uderzeniowe, kiedy jest nawet czasowe panowanie w powietrzu, kiedy lotnictwo zapewnia nam, kiedy powiedzmy te wyższe piętra chciałyby się dzisiaj mieć systemy w ramach programu NAREW, Wisła, one by dopełniły tej całej obrony i ochrony polskiej ziemi, polskiego nieba, ale trzeba zauważyć, że na Ukrainie, ponieważ panowanie w powietrzu było już dość szczątkowe, zaczęły właśnie pojawiać się wręcz masowo śmigłowce. I to jest to, co na dzień dzisiejszy polskiej armii jest potrzeba. Śmigłowce uderzeniowe i śmigłowce wielozadaniowe. No tak, wspomniał Pan o obronie przeciwlotniczej i to myślę, że też jest istotny problem i taka istotna kwestia, o której no, ja zawsze mówię, że troszkę zapomnieliśmy, tak koncentrując się na czołgach, właśnie na samolotach nowoczesnych, tak jak F-35. Natomiast no, sami Ukraińcy mówią, że teraz bardzo by potrzebowali szybkiej dostawy na przykład systemów przeciwlotniczych i to nowoczesnych, działających na tych, powiedzmy, średnich piętrach, bo to najniższe, no jak widać, chociażby z materiałów wideo z konfliktu, oni nieźle, że tak powiem, kolokwialnie ogarnęli chociażby dostarczonymi manpadsami. Natomiast na tym średnim piętrze ta sytuacja wygląda trochę gorzej. Tak, bardzo potrzebne jest to średnie piętro. Ono będzie powodowało, że jeżeli odniesie pozytywny skutek i spełni swoje zadanie, to będziemy mogli operować na niższych piętrach, łącznie z tym, że będzie ten nasz przysłowiowy but żołnierski będzie mógł bronić naszych domów, naszego terenu, po prostu naszej polskiej ziemi. Wszystkie szczeble dzisiaj, czy wysokości, czy piętra obrony przeciwlotniczej, czy powietrznej są bardzo potrzebne. Nie ma co do tego wątpliwości. Jeżeli przyjmiemy, że w dniu dzisiejszym padła decyzja o dostarczeniu Polsce dwóch baterii Patriot i że nie wiemy jeszcze dokładnie, w którym miejscu będą stacjonowały i lepiej, żeśmy tego głośno nie mówili, to z całą pewnością jest to ruch w dobrą stronę. Jeżeli nawet Brytyjczycy są chętni użyczyć Polsce swoich systemów, jeżeli inne kraje, które dzisiaj dysponują tego typu średnimi systemami na małej, na średniej wysokości, które chronią wręcz od piłeczki tenisowej aż wzwyż, czyli śmigłowce, samoloty i drony czy bezpilotowce przeciwnika, no to ja jako wojskowy, jako człowiek, który marzy o tym, żeby to panowanie w powietrzu było pełne lub bardziej szczelne, to nie mam żadnych wątpliwości, że jest to pierwsza potrzeba dla naszych sił zbrojnych, dla Polski. Czyli tak naprawdę powinniśmy myśleć o jak najszybszym wprowadzeniu NARWI, że tak powiem, w fazę produkcyjną i wprowadzenie do jednostek. Nawet taki slogan chyba rzuciłbym. Szanowni decydenci, proszę, NAREW choćby dziś albo wczoraj. No, że ona jest potrzebna na wczoraj, to my dość często tutaj mówimy, czyli no, trzeba też pomyśleć o tym, żeby przygotować, myślę, dość szybko produkcję i myśleć o zabezpieczeniu odpowiednich zapasów amunicji, bo i to jest kluczowe. I tu jest bardzo taka ciekawa rzecz, bo obyśmy nie byli ostatni, którzy w Europie zaczną szukać elementów do systemów, do części
lub nawet całego wyposażenia. Inne kraje być może już dokonują zakupów interwencyjnych. Myślę, że to jest przed nami i Polska również na pewno powinna najnowsze technologie w tej chwili pozyskiwać, bo widać, że one będą pozwalały uchwycić przewagę nad przeciwnikiem. Jeżeli spojrzymy na sprzęt wystawiony przez Rosję, to nie mam żadnych skrupułów i wątpliwości, żeby powiedzieć, że do pierwszych działań został wystawiony Szrot. To najstarsze wyposażenie, najstarsze uzbrojenie, jakie tylko Rosja posiadała. Nie widzimy nigdzie tego czołgu przyszłości, nie widzimy nigdzie najnowszych samolotów piątej, a nawet twierdzą szóstej generacji. Nie widzimy żadnego sprzętu po rosyjskiej stronie tak zwanego hipersonicznego. Nie widzimy tego ratnika, żołnierza przyszłości. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Ukraińcy z kolei, którzy są świetnie podbudowani i moralnie, i mają ogromnego ducha, bo bronią swojej ojczyzny, swojej ziemi, posiadają częstokroć o wiele lepsze wyposażenie niż te wojska, które tego glinianego kolosa, który dał się zauważyć Rosji, i w tej chwili Ukraińcy lepiej sobie radzą. Dlaczego w takim razie, ktoś się zapyta, Rosja przechwytuje niektóre tereny? Rosja w tej chwili przechwytuje drogi i te obiekty, które są o znaczeniu strategicznym, przykrywając je ilością, dosłownie ilością sprzętu, gdzie w technice jest co najmniej dziesięciokrotnie więcej wszystkiego, niż posiada Ukraina. Jeżeli weźmiemy czynnik ludzki, gdzie Rosjanie zawsze byli słynni z tego niestety niemoralnego stosunku do człowieka, to u nich ludzi zawsze było mnogo. I każdy to zawsze mówi, łącznie z Putinem, który dzisiaj mówi, że oni ludzi mają dużo i ludzie się rodzą. Nie będą się przejmować stratami, tak? Dokładnie właśnie o to chodzi. No tak, no ale to nadal nie pozwala im jak dotąd osiągnąć celów tych strategicznych, czyli, że tak powiem, ogarnąć przynajmniej tych kluczowych miejsc, które chcieli, czyli Kijowa i Charkowa, czy innych dużych miast, więc no widać, że ta strategia jakoś nie do końca się sprawdza. Tak, jest bardzo duża specyfika. Miasta, które są największe i największe boje się o nie dzisiaj toczą. Chyba tu eksperci i wszyscy, którzy przyglądają się, dowódcy, powinni zauważyć, że mniej toczy się ta bitwa i walka w dzień. Tam jest tylko przypominanie, oczywiście, że toczy się na odpowiednim poziomie, ale największe działania i największe walki toczą się jednak w nocy. Chociażby te telefony, które są od ludzi, którzy kiedyś w firmach pracowali, dzisiaj walczą bezpośrednio, z którymi mieliśmy kontakt. Oni dzwonią w nocy, mówiąc, że prosimy o noktowizję, termowizję, o celowniki. Wszystkie rzeczy, które służą walce w nocy. No tak, no, po stronie Ukraińców jest w takiej sytuacji i znajomość terenu. No i to nowocześniejsze wyposażenie, jeśli chodzi o systemy noktowizyjne czy termowizyjne. Akurat rosyjska armia nie najlepiej, mam wrażenie, stoi w tej kwestii, i to nie tylko na poziomie żołnierza piechoty zmechanizowanej czy zmotoryzowanej, ale również na poziomie pojazdów nie jest to najwyższa półka. Dało się też zauważyć te głosy, które pochodzą od żołnierzy lub od dowódcy szczebli, kompania, batalion, brygada, bo takich też Ukraina przechwyciła jako jeńców wojennych. Oni dzisiaj wyraźnie mówią, że częstokroć bali się meldowania do góry, że coś jest niesprawne, że coś nie działa, że coś powinno być inaczej zastosowane. I jeżeli to przyjmiemy w skali wzwyż i do góry, aż do samej góry, no to tu się nam jawi chyba ten obraz tego zakłamania, kłamstwa i tej hipokryzji z ust Rosji,
która de facto opanowała cały świat. Dzisiaj cały świat był przekonany, że Rosja jest tak potężna i tak silna, że nikt nie jest w stanie jej zagrozić. Okazuje się, że to jest wszystko kłamstwo, jest to kolos na glinianych nogach i gigantyczna korupcja. To zrobiło swoje i strach przed meldowaniem, bo jeżeli coś źle zamelduję, to będę zdjęty, a oni mają następców co niemiara. No tak, ludzi mnogo. To tutaj widzimy jakby ten problem. Też myślę, że ten przekaz wynikał też z tego, że... Z mentalności że... też. Tak, a ta skuteczność dotychczasowego przekazu z tego, że jakby w małej skali Rosja była w stanie, chociażby patrząc jakby na wielkość sił zbrojnych, wygenerować tą nowoczesną technikę w małym, że tak powiem, pakiecie, w małej operacji zbrojne, natomiast tutaj to jest operacja na ogromną skalę, to jest ogromne państwo. Jeżeli cokolwiek mogłoby nas jeszcze zaskoczyć, to co najwyżej bardzo małe ilości sił i środków, które są trzymane w odwodzie, w miarę nowoczesnych, ale nie do końca sprawdzonych w boju. I tu jako przykład kłania się to, że nowocześnie wyposażone śmigłowce, na przykład K-52, nigdy żaden z pilotów nie odważył się katapultować po odstrzeleniu wirnika, a jako jedyny prawie że na świecie śmigłowiec ma taką możliwość. Więc to chwalenie się, że takie możliwości, że dysponują takimi urządzeniami i najnowszym sprzętem, one dziś zostały obnażone. Mamy doskonałe przykłady. Piloci lądowali w terenie przygodnym po zestrzeleniu, po uszkodzeniu, a piloci śmigłowców ewakuowali się, albo dostali się do niewoli, albo niestety zginęli. Dotyczy również samolotów, czy to samoloty szturmowe, czy te, które brały udział w bombardowaniach. Są już relacje pilotów, którzy no, rzeczywiście pojęcia nie mieli, o co chodzi w tej wojnie, która ich nagle z ćwiczeń przerodziła się w wojnę. No tak, to przechodząc, że tak powiem, od konfliktu do naszej sytuacji wewnętrznej, to spróbujmy sformułować takie sugestie dla naszych sił zbrojnych, jakie by wynikały z tego konfliktu. Po pierwsze, jak rozumiem, obrona przeciwlotnicza i to pilnie na wczoraj. Numer jeden. Poza tym śmigłowce. Poza tym samoloty, które będą zdolne do przechwytywania na dalekich odległościach przeciwnika, które będą pozwalały niekoniecznie na nawiązanie walki powietrznej, a likwidację czy unieszkodliwienie go na długich dystansach, to co powiedziałem. Wywalczenie na tyle przewagi w powietrzu, żeby mogły wejść śmigłowce ze swoimi zadaniami i po to, żeby mogły być używane czołgi, transportery opancerzone lub żołnierz, który będzie z osobistym wyposażeniem mógł walczyć i też jako broń defensywna zatrzymywać przeciwnika na ziemi. A więc te piętra, one dopiero dają poczucie świadomości i poczucie bezpieczeństwa, żeby nie być stratnym już tu w tej końcowej, że tak powiem, fazie i w tym końcowym piętrze, czyli ta masa krytyczna, jakim jest żołnierz i społeczeństwo nasze. No to, co mi się w tej chwili, szczerze mówiąc, przypomniało, to też jest kwestia łączności, bo to też zdaje się być piętą achillesową tych rosyjskich wojsk. Ta łączność jest niskiej jakości, a czasami oparta w ogóle na jakichś chińskich radiostacjach, że tak powiem, z rynku wziętych. Nawet był taki moment, kiedy jakieś 2-3 lata temu była konferencja, gdzie rosyjscy, byli zaproszeni też ludzie z Rosji, byli dowódcy i oni powiedzieli, że oni świetnie sobie radzą, jeżeli siądzie w ogóle całkowicie łączność, oni sobie świetnie radzą za pomocą telefonów komórkowych. No tak, żeśmy troszkę do tego z dystansem podchodzili. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy to nie tylko piloci, ale szczególnie na ziemi wykorzystują łączność typu 3G, 4G,
czyli tą starszą i analogową, i się okazuje, że ona dzisiaj niestety, kiedy nie ma masztów, kiedy maszty sami unieszkodliwili, dzisiaj w ogóle łączności nie mają. Gubią się, jest chaos i dziękuję im za to, że właśnie tak zrobili, bo jest szansa, że Ukraina w tym chaosie uda obronić swoją ziemię, swój teren. No ja myślę, że to jest dobra prognoza, którą możemy zakończyć naszą rozmowę, skoro już sformułowaliśmy pewne wnioski dla nas i pewną optymistyczną wizję przyszłości, miejmy nadzieję, która się sprawdzi. Także dziękuję panu za rozmowę. Ja życzę ze swej strony również naszym dowódcom, naszym władzom, aby potrafiły dynamicznie, odważnie podejmować decyzje. No, miejmy nadzieję. Także no, życzę tego sobie i państwu. Żegnam i zapraszam na kolejne odcinki Skanera Defense 24.